Słuchajcie, bo sytuacja z Joe Bidenem jest taka. Wywiad oczywiście się odbył dzisiaj rzeczywiście, kilka godzin przed inauguracją. Trwa bardzo krótko, to jest jakieś 6 minut tylko wywiadu, ale nie zdążyłyśmy do tego czasu jeszcze przetłumaczyć, przygotować tłumaczenia. A to ja mam tłumaczyć. Ja mam dla ciebie przygotowane tłumaczenie, musisz tylko czytać. Weź tam z drukarki, tam może kartka na wierzchu, na drukarce. Kaszadę, uważaj na światło. Pierwsza z wierzchu. Weź to światło tak koło tym, jak było mniej więcej. Weź to światło spójrz, ja potrzymam do czynienia. Jak było mniej więcej. O, dobrze. Słuchajcie, i Charlotte, tu jest tekst tłumaczenia, który nie został jeszcze po prostu nagrany razem z Joe Biden. Więc zaczekaj, wiesz co, zróbmy jeszcze tak, żebyś ty słyszała, co się dzieje, to podłączymy ci słuchawki jeszcze do tego, żebyś miała, wiesz? Żebyś słyszała dokładnie całą sytuację, która się będzie działa. Proszę cię bardzo. Masz. A to sobie... chyba tak jak lektor, tak? Trochę jak lektor będziesz właśnie. Także będziecie widzieć moją rozmowę z Joe Bidenem i tłumaczenie, które będzie czytała dla was Charlotte, która nie widziała tego wcześniej. Żeby nie było żadnej wątpliwości, nie widziała tego wcześniej. Czekaj, jeszcze ja tu jeszcze przygotuję... Ale ja nie wiem! Co nie wierzysz? Kurwa. A wszystko ten... będzie dobrze, nic się nie stresuj. Wszystko będzie dobrze, ja to muszę tylko ustawić... Muszę tylko ustawić, żebyś słyszała, co się dzieje. Halo, halo, halo? Tu się nie przejmę, to ustawię obraz też, żeby było dobrze widać. To, co jest pogrubione, to ja mówię, to, co jest niepogrubione, to mówi Joe Biden. Jesteś gotowa? Zasłanie się kartką. Jesteś gotowa? Tak. Jedziemy, rozmowa z Joe Bidenem. Mr. President. Mr. President Biden, so nice ja to have you czytać, here. Tak? Thank you. Panie prezydencie, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas i zgodził się pan przyjąć nasze zaproszenie do najbardziej wpływowego programu osób LGBT w Polsce. LGBT program in Poland. Happens is they all Joe Biden, to ja dziękuję za zaproszenie. Cieszę się. Nie słyszę, co gada! Nie słyszysz? Nie! Słyszysz? Nie! To ja dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że dziś na kilka godzin przed moim oficjalnym zaproszeniem mogę jeszcze raz podkreślić, jak ważne dla mnie są sprawy osób LGBT na całym świecie. Także w tej waszej Polsce. Już jest to pytanie teraz. I to było tak, no właśnie, to może pozwolę sobie od tego zacząć. Pana prezydenta zapowiada się być zupełnie inną niż ta, którą właśnie kończył Donald Trump. Co najbardziej przeszkadzało panu w jego stylu bycia prezydentem? No czemu nie czytasz tłumaczenia? Bo ja tylko co mówić, żeby nie oszukujesz. Czytaj to. Och, tych rzeczy było naprawdę wiele. Myślę, że najważniejszego błędu, porażek, pomyłek zleczytałem, że przede wszystkim bardzo brzydkie czerwone czapki, których rozdawał na prawo i lewo, miał promować inną Amerykę i ogólnie, a okazało się, że są produkowane w Chinach. Totalny przypał. Nie podobało mi się tak, że jak traktował wyborców. Wydawało mi się, że jest kimś lepszym. Prawie jak Papine McQueen, tak się być nie powinno. I wiele osób spodziewa się po pana prezydenturze, że będzie pan czasem gonienia ran, czasem pokoju, budowania wspólnoty, jak on zamierza pan osiągnąć się na te ambitne cele. Ameryka jest podzielona jak nigdy dotąd, ale nie poddajemy się niczym. On jeszcze nie mówi, tak już mówi. Ameryka jest podzielona jak nigdy dotąd, ale nie poddamy się. Niczym klub galeria na teraz zamierzamy walczyć i przetrwać ten kryzys. Amerykę połączy może teraz wspólny cel, walka z koronawirusem, dlatego to zamierzamy promować wszelkimi kanałami wirusowe YouTube Live. Wiemy, że macie swoje polskie sposoby na radzenie sobie z wirusem. I chcemy się z nimi dzielić ze wszystkimi. Mówiąc krótko, zapijcie wirusa. To jest to. Wiele cieszymy się, że możemy podzielić się z panem, całymi Stanami Zjednoczonymi, co wiemy, co pozwala nam przetrwać ten trudny czas. A skoro w polskiej kulturze mowa, wiemy, że niedawno uczył się pan pewnego klasyka polskiej literatury. Może pan teraz, jak panu poszło? No nie wiem, wstydzę się trochę, może tego nie widać, ale moja żona potwierdzi, że jestem małym wstydziorzkiem, nawet sama mówi do mnie często bidonek, wstydzinek. Bardzo pana prosimy, to będzie mega frajda dla naszych widzów. Może ja pomogę zacząć, stoi na stacji lokomotywa.
Ciężka, ogromna i pod nie spływa. Tłusta oliwa stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar rozgrzanego jej brzucha bucha. Uch, jak gorąco! Puf, jak gorąco! Uf, jak gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Brawo, brawo, that was perfect. Brawo! Świetnie panu poszło. Myślę, że budowanie porozumienia między Polską a USA dzięki takim działaniom będzie pełne sukcesów. Ponieważ wiemy, że nie ma pan za dużo czasu, to chciałabym zapytać pana jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Dialektyczny paradygmat rzeczywistości utrzymuje się z racją bytu, jest obserwator komentujący społeczeństwo, ale wtedy, gdy rzeczywistość jest równa językowi. Jeśli tak nie jest, możemy założyć, że sztuka może posłużyć do wzmocnienia hierarchii. Można powiedzieć, że istnieje szereg narracji dotyczących mitopoetycznej całości. Co pan o tym sądzi? Ej, ty, jej perfekcyjność, weź się nie wydurniej. Zadaj, że normalne pytanie, uspokój się i siad. Rozmawiaj z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Więc szacun, szmato, ogarnij dupę i weź się za siebie. Nie będziesz mi tu pierdolić kosmopołów. Nie mam czasu na takie dziwki jak ty. Spadam stąd i lecę do żony. Żony, której ty nawet nie masz, bo wiadomo, lubisz dupala. Dobra, nara mała. Umarłam, kurwa. Dziękujemy, Joe Biden.